Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka gala Alkomaster. Jest ze mną Adrian Cios. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witam cię, Moniu, i witam twoich obserwujących, obserwatorów i fanów. Powiedz mi, jak ci się podoba gala? Wiesz co, jeżeli chodzi o samą organizację, nie ma tragedii. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o same konkurencje i sam przebieg gali, no można by wymagać troszkę więcej od całego szumu, który był zrobiony. A powiedz mi, czy co najbardziej ci się nie podobało, a co się najbardziej podobało? Znaczy wiesz co, przede wszystkim nie podobały mi się konkurencje, były za nudne, za proste, nie było w nich rywalizacji, wiesz, jakby nie wiem, zawodnicy mieli, nie wiem, zgolić sobie brew, zrobić sobie przez środek głowy maszynką, czy nie wiem, jakieś robaki, no to dobra, to jest Alkomaster, wiesz, ja to kojarzyłem z grubą federacją, gdzie będzie się dużo działo, no a nie wiesz, wkładanie piłeczek ping-pongowych do pojemnika na tyłku i trzęsienie, żeby wypadły, no. No nie, no nie, ja znaczy osobiście oczekiwałem troszkę więcej od samej gali Alkomaster. A ty dziś nie pijesz? Wiesz co, no ja dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, mam w ogóle był duży problem z tym, że ja wszedł na samą galę. Że tak powiem, włodarze, udało się w ogóle z włodarzami dogadać, włodarze dogadali się z szefem ochrony i dopiero szef ochrony wyraził zgodę na to, że w ogóle wszedł na tą galę. I to pozwoliło mi tutaj wejść, być, więc ja dzisiaj delikatnie, to co ja wypiłem tam dwie setki przed wejściem, no i w środku mam parę kieliszków, parę, nie wiem, 40 chyba. I na razie robię tak, żeby się trzymać dobrze. Nie chciałbym po prostu wylecieć, wiesz, znowu, no bez sensu, nie po to tu przychodzę. Czyli po ostatniej zadymie z Alanem, tak, miałeś kłopoty z wejściem na galę? Miałem bardzo duże kłopoty z wejściem na galę, wiesz, że tak powiem, zostałem od razu, jak wszedłem, to widziałem, był zbieg, pilnowanie i tak dalej, żeby nic się nie działo. No ale okazało się, że ochroniarze okazali się w porządku, zbiliśmy finalnie piątkę, dogadaliśmy się, no i myślę, że jest okej na ten moment, nie? Widziałeś Alana dziś? Tak, widziałem, no Alanika, próbowałem złapać z nim kontakt wzrokowy, widać, że unikał tego kontaktu, nie wiem dlaczego dzisiaj tak było, starliśmy się barkami, szliśmy, zbiliśmy się, ja dopiero się odwróciłem, patrzę, o to Alan, nie odezwał się, widać, że on się boi, widać, że on wie, że dzisiaj nie pije, wie, że jeżeli ja jestem trzeźwy, jestem w stanie zrobić z nim co chce, po prostu wytrzeć nim podłogę i boi się, on będzie unikał, będzie się bał, on będzie gwiazdożył, dopóki nie wyjdziemy do oktagonu. No taka jest prawda, no byłem pijany, wykorzystał to, w tym momencie się boi się jak zwykły śmieć. A nie miałeś ochoty mu przyłożyć? Wiesz co, miałem ochotę, ale słuchaj, media działają w ten sposób, ja bym go uderzył w tym momencie, nie jest problem, bo ja mogę to zrobić, ale jeżeli on idzie grzecznie, idzie o tak i uderzy, obija się o mnie barkiem i idzie dalej, no to co, ja mam się odwrócić, tylko uderzyć, wiesz co, wyjdę na takiego śmiecia, wiesz, a ja nie chcę się zniżyć do jego poziomu, jeżeli mamy to wyjaśnić, to face to face, kiedy ja jestem trzeźwy, on jest trzeźwy, wchodzimy do oktagonu, czy na ulicy, czy gdzieś się po prostu bijemy, nie w ten sposób, no to co, on będzie pijany, ja go uderzę, wyjdę na ciecia, z jakiegoś śmiecia, po co mi to, ja mam honor, nie jestem jak on, ja chcę wyjść do oktagonu, bądź skonfrontować się z nim, jak będziemy obaj w odpowiednim stanie. A widziałeś Alana konkurencję? Widziałem Alana konkurencję. Generalnie w ogóle powiem ci szczerze, Moniu, że w ogóle ta cała czwórka nie są jakimiś mocnymi ekstra zawodnikami. Jest to widać, że zrobione stricte pod show. Okej, wiesz, ja jestem za tym. Nie mam tutaj żadnych przeciwwskazań. Nie mam jakiejś apelacji do tego. Niech sobie rywalizują, niech się bawią. Alan się do niczego innego nie nadaje, wiesz. Pseudosportowiec, tak to mówię. Czyli kiedy będzie walka między tobą a Alanem? Słuchaj, Alan potwierdził, że chce ze mną walki. Ja mu powiedziałem na Instagramie, że jak wygra ze mną, daję mu 20 koła. Jak on przegra ze mną, to ma mnie publicznie przeprosić. Powiedział pięknie, ok, dogadaliśmy się. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał się z nim mijać, bo wiem, że jak go zobaczę, on się na mnie krzywo spojrzy, to ja wiem, że mi się od razu włączy Terminator i będę szedł i nie będę patrzył na nic. A w klatce przynajmniej będzie można zweryfikować, kto jest lepszy. Więc myślę, że dojdzie prędzej czy później do tej walki. Zresztą to jest dla niego tak naprawdę jedyna tak naprawdę trampolina, bo on w tym ci skończył, jego nie ma, on nie istnieje, on jest Alanem i tyle, nic więcej. A po tej sytuacji, wychodząc mu do oktagonu, on dopiero będzie łapał, od początku się odbudowywał. Więc wiem, że przyjmie tą walkę, prędzej czy później. Zresztą i tak, no nawet na wywiadach wspominał, że może przyjąć tą walkę, kwestie finansowe, no ale ile on może chcieć, tam parę złotych, wiesz. Ja mu mogę te pieniądze dać, żeby mu wpierdolić w klatce, no i to wszystko.
Czyli ostro jest konflikt między wami, można powiedzieć. Rozstrzygnie się w oktagonie. Myślisz, że będzie, czy będzie trwał mimo wygranej czy przegranej, w zależności od werdyktu, czy on się zakończy w oktagonie, ten konflikt? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, bo generalnie wszystko zweryfikuje oktagon. Ja do oktagonu na pewno chcę się, znaczy do wyjścia z nim do walki chcę się dobrze przygotować, chcę wyjść w dobrej formie. Wiem, że on w tym momencie jest w bardzo, bardzo słabej formie, bardzo słabej. Pewnie to też powoduje to, że unika mnie i boi się do mnie podejść, boi się ze mną skonfrontować. Jest bardzo, wiesz, widziałem, byliśmy na gali, tej charytatywnej, gdzie tam sparowali się. Wiadomo, to nie było na 100%, tam jakieś smyranie się, no ale widziałem, że naprawdę w formie był fatalny, więc myślę, że bez problemu bym go pokonał, gdybym miał te 2-3 miesiące na przygotowanie się, to bym na pewno bez problemu sobie z nim poradził. Ja jestem bardzo ciekawa tej walki. Adrian, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. No, jesteśmy na gali, gdzie należy się bawić. Tak, no wiesz, no ja lecę, wiesz, dalej w melanż tam z chłopakami, wiesz, mam czoło rozbite, medalem niechcący dostałem. Tak, od Tomka i dalej on chodził, wiesz, żebyśmy szli gdzieś w after i myślę, że wiesz, kończy się gala i płyniemy, nie? No i mam nadzieję, że w końcu do nas dołączysz. Mieliśmy iść na kolację w tamtym tygodniu i plany nam się pokrzyżowały, ale myślę, że nadrobimy. Nadrobimy, oczywiście, dziękuję. Koszulę wyprasowałem nawet specjalnie na tą okazję. No to koniecznie trzeba będzie wykorzystać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, Moniu. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy.